Chwała Bogu, witam was bardzo, bardzo serdecznie, drogie siostry, drodzy bracia, bardzo mi miło, że was widzę, wszystkich bez wyjątku. Witam również tych, którzy są cały czas z nami online. Dzisiejsze Boże Słowo, to kazanie zatytułowałem w taki sposób. Religijność czy naśladowanie Chrystusa? Jakbym teraz chciał przeprowadzić szybkie głosowanie, kto jest za czym, to nie mam żadnych wątpliwości, że zdecydowana większość z was, a może nawet wszyscy, wybraliby naśladowanie Chrystusa. No właśnie, my protestanci nie lubimy tego słowa religia, religijność. Uważamy to od zawsze chyba za coś złego. Ja osobiście uważam, że chrześcijaństwo to coś o wiele więcej niż religia. Wiecie, wiele rzeczy, czy bardzo wiele, czy prawie wszystko zależy od definicji, więc w zależności od tego, jak zdefiniujemy religię, religijność, będziemy mogli to nazywać, że to jest coś dobrego lub złego. Ale ja dzisiaj w duchu protestantyzmu będę głosił. Religijność kontra naśladowanie Jezusa Chrystusa. Żeby zobrazować ten problem, żeby właściwie do niego podejść, potrzebujemy dużo pokory i uczciwości. Dlatego będę chciał dzisiaj zachęcić siebie i was do tego, abyśmy naśladowali Chrystusa, a nie byli ludźmi religijnymi. Przy czym, jak wielu z was już pewnie odkryło wcześniej, te dwie rzeczy czasem się przenikają i nam towarzyszą. I jedna, i druga. Nie da się uciec od religii, od religijności. Bardzo dobrze znany fragment, zaraz przeczytam. Wszyscy synoptycy napisali o tej historii młodego człowieka, który przyszedł, młodzieńca, bogatego młodzieńca, który przyszedł do Jezusa. Do Pana Jezusa przychodziło bardzo wiele osób, ale pewnego razu przyszedł do Niego bogaty młodzieniec. O tym, jaki był bogaty, jak bardzo był bogaty i jak bardzo był młody, zaraz postaram się powiedzieć. A więc Ewangelia Marka, rozdział 10, od 17 do 27 wersetu przeczytam. Inne synoptyczne Ewangelie, Mateusza, rozdział 19, Łukasza 18 też tą historię opisują. A ja, żeby opisać tego człowieka i żeby zmierzyć się z tematem religijność kontra naśladowanie Jezusa, wybrałem Ewangelię Marka i pozbierałem te wszystkie informacje, aby przypomnieć sobie i wam, jak wyglądało to spotkanie. A więc Ewangelia Marka, rozdział 10, 17 do 27 wersetu. A gdy się wybierał w drogę Pan Jezus, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Odziedziczyć żywot wieczny. A Jezus odrzekł: czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania? Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich:
jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. A uczniowie dziwili się słowom Jego, lecz Jezus, odezwawszy się znowu, rzekł do nich: Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga. Albowiem u Boga wszystko jest możliwe. Nie planowałem, ale zacznę od wielbłąda. Bibliści, tłumacze przez wiele, wiele wieków próbowali to wytłumaczyć. Po pierwsze, jedni mówią, że to jest gra słów w języku greckim, kamelos i kamulus, wielbłąd i sznur, gruby sznur, którego też nie można przewlec przez igłę. Inni mówią, że to jedna z wielkich bram izraelskich, jerozolimskich w tamtym czasie, bardzo wąska, przez którą zwierzę nie mogło przejść. Obawiam się, że ani jedno, ani drugie do końca nie jest prawdziwe, bo co do tej bramy nie mamy żadnych potwierdzeń historycznych, nie ma żadnych materiałów. Jestem za tym, że Pan Jezus po prostu użył hiperboli, a więc takiej wielkiej przenośni, po prostu. Użył wielkiej przenośni, że wielbłąd normalny nie może przejść przez ucho igielne. Tak jest, tak trudno wejść do Bożego Królestwa, do życia wiecznego tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwie. Marek pisze pewien człowiek, ale jak już powiedziałem wcześniej, synoptycy wszyscy opisują tą historię. Mateusz dodaje, że jest to młodzieniec i informuje, że miał wiele posiadłości. Natomiast Łukasz dorzucił jeszcze informację, że był zwierzchnikiem, ten młody człowiek. A więc wydaje się, że był to zamożny faryzeusz w przedziale wiekowym 25-30. No dla mnie to jest młodzieniec, ale nie wiem, czy dla osiemnastka, czy dla nastolatków. A więc miał między 25-30 lat, prowadził moralne życie, był znaczącym przywódcą społecznym i religijnym. No właśnie, to słowo zwierzchnik z Łukasza wskazuje, że był przywódcą w jakiejś lokalnej synagodze. Stąd i z tego, co jeszcze o nim powiem, wynika właśnie ten wiek. Nie mógł być młodszy. I taki pewien człowiek przybiegł i upadł przed Panem Jezusem na kolana. I trzeba przyznać, że jest to sytuacja dosyć nietypowa, bo chociaż nie był jedyną osobą, która padła przed Jezusem, to po pierwsze on nie padł na twarz, tylko na kolana i po drugie nie powiedział Kyrios, Panie Boże, tylko nauczycielu, rabbi. Tak człowiek było to czymś bardzo nietypowym, nie tylko dla zamożnego faryzeusza, ale w ogóle dla ludzi w tamtych czasach, żeby upadać przed drugim człowiekiem. Chociaż Pan Jezus był Bożym Synem odwiecznym, który urodził się, przyjął ciało i był w ciele. Wydaje się również, że jego pytanie, to z czym przyszedł do Jezusa, jest szczere, prawdziwe. Nie jest to raczej próba wystawienia Jezusa na jakąś próbę czy podstęp. Ale czy jego motywacje były do końca szczere? No właśnie, zobaczmy. Zwraca się do Pana Jezusa słowami: Nauczycielu dobry. I myślę, że kiedy po raz pierwszy czytałaś, siostro, czytałeś, bracie, ja czytałem, albo nawet po raz kolejny, kiedy czytamy to słowo, tą historię, i kiedy ten pewien człowiek zwraca się do Jezusa: Nauczycielu dobry, a Pan Jezus mówi: Dlaczego mówisz do mnie dobry, nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg? Zaczynamy się zastanawiać, no ale jak to? No ale jak to?
Żeby było troszkę trudniej, to powiem, że ta historia w Ewangelii Mateusza jest troszkę inaczej opisana. Mianowicie przychodzi pewien człowiek do Pana Jezusa i mówi: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, żeby odziedziczyć życie wieczne? Więc nacisk jest położony nie na dobrego nauczyciela, ale na dobre uczynki. I Pan Jezus, no właśnie, a to słowo agatos, które występuje w tekście, ma wiele znaczeń. Na przykład oprócz tego, oprócz znaczenia, że coś lub ktoś jest dobry, korzystny, wspaniałomyślny, pożyteczny, prawy lub szlachetny. Nauczycielu dobry. I Pan Jezus odwołał się do ostatecznego znaczenia tego słowa, wskazując na to, że dobry jest tak naprawdę tylko i wyłącznie Bóg. Pan Jezus widział serce tego człowieka, Pan Jezus widział serce wszystkich ludzi, Pan Jezus widzi dzisiaj twoje i moje serce, będąc obecnym w Duchu Świętym pośród nas. I Pan Jezus widział serce tego młodego faryzeusza, bogatego faryzeusza i wiedział, że nie tylko on, ale wiele, wiele osób, a może bardzo dużo ludzi, lubi się porównywać z innymi. On też się lubiał porównywać. Wiecie, my ludzie lubimy się porównywać. W jaki sposób się porównujemy? No ten chudszy porównuje się do tego, który jest mniej chudszy. No i jak wyjdzie w tym porównaniu? Ten bogatszy porównuje się do tego mniej bogatszego. No jak wyjdzie w tym porównaniu? Ten, nie wiem jak to nazwać, piękniejszy czy piękniejsza porównuje się do tego piękniejszego inaczej. No i jak wyjdzie w tym porównaniu? Wiecie, my lubimy się porównywać, ale tak, ale robimy to w taki sposób, żeby w tym porównaniu kto był na pierwszym miejscu? Żeby to porównanie wyszło komu na dobre, na lepsze? No właśnie, i podobnie było z tym człowiekiem. On przyszedł do Jezusa, rzucił komplement, bo miał o sobie bardzo wysokie mniemanie. Jezus nie wypowiada się w ogóle na temat swojej własnej dobroci. Ale chce potrząsnąć takim płytkim rozumieniem Boga i prawdziwej dobroci, jaki miał ten człowiek. I na pewno jako faryzeusz i wiele osób, które wtedy tam były, w tym uczniowie Pana Jezusa, apostołowie, znali zwoje, znali księgi, znali pisma. I na pewno wszyscy wiedzieli, że tak naprawdę dobry jest tylko Bóg. Pierwsza księga Kronik 16:34. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki łaska Jego. Kolejna księga Kronik, druga Kronik 7:3. Wszyscy synowie izraelscy zaś, widząc ogień spadający i chwałę pańską nad świątynią, przyklęknęli twarzą do ziemi na posadzce i oddali pokłon, wysławiając Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego. I ostatni fragment, tych fragmentów jest bardzo dużo. Psalm 25, werset 8. Pan, dosłownie Jahwe, jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. A więc przychodzi młody człowiek do Pana Jezusa i mówi: co mam czynić? Według relacji Mateusza, co dobrego mam czynić, żeby odziedziczyć życie wieczne? Już w tym pytaniu widzimy, jak on pojmował dobro i osiągnięcie tego dobra w swoim życiu. Wiecie, a kiedy popatrzymy na tą samą historię w Ewangelii Łukasza w rozdziale 18, to ta historia poprzedzona jest najpierw dziećmi, które przynoszono do Pana Jezusa, a on je błogosławił. No, wiemy, że apostołowie byli temu przeciwni, Pan Jezus ich błogosławił, te dzieci, ale troszkę wcześniej,
W Ewangelii Łukasza Pan Jezus przytacza przypowieść o dwóch ludziach, którzy weszli do świątyni. To jest ta chwila, ten moment, zanim przybiegnie do niego młody faryzeusz, żeby zapytać: nauczycielu dobry, co mam, albo nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 10-14. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, czyli ten, który bił się w pierś. Tamten zaś, który wychwalał siebie i swoje życie, nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. A więc zaraz po takiej przypowieści przychodzi człowiek, młody faryzeusz, bardzo zamożny na tamte czasy i w tamtych okolicznościach. I pyta się, co trzeba zrobić, aby odziedziczyć życie wieczne. Dziedzictwo to słowo takie rodzinne. Dzieci dziedziczą po swoich rodzicach. Oczywiście, jeśli mają co dziedziczyć. Niewykluczone, że ten młody człowiek odziedziczył coś po swoich rodzicach albo ten cały majątek. No, ale on zadaje Bogu, Panu Jezusowi pytanie, aby odziedziczyć życie wieczne. A więc pamięta o tym, że w Starym Testamencie kapłani byli Bożym dziedzictwem, a Bóg był dziedzictwem kapłanów, dlatego że kapłani jako jedyni nie otrzymali żadnego kawałka ziemi, nie otrzymali nic, jak inne pokolenia. I człowiek ten, jak chyba każdy faryzeusz, był przekonany, że jest w pełni akceptowany przez Boga i chciał się tylko co do tego upewnić. A może chciał się pochwalić przed innymi, klęcząc przed Jezusem. Faryzeusze wierzyli w fizyczne życie wieczne. Po śmierci. Byli pewni z dwóch powodów, że Jahwe obdarzy ich życiem wiecznym. Po pierwsze, ze względu na ich tożsamość rasową, że byli dziećmi Abrahama, a po drugie, ze względu na to, że wypełniają tradycję ustną, czyli Talmud. Pan Jezus odpowiada mu też bardzo ciekawie. Bo kiedy mówimy o życiu wiecznym, Pan Jezus zaczyna od przykazań Bożych, od dekalogu. Popatrzcie. I Mateusz pisze wprost. A jeśli chcesz wejść do żywota, słowa Jezusa według Mateusza, przestrzegaj przykazań. Tak jest napisane. I ciekawostka z Ewangelii Marka. Nie wiem, czy pamiętacie, nie wiem, czy zapamiętaliście, nie wiem, czy zauważyliście, ale wrócę do Marka 10:19. Pan Jezus wymienił tam kilka przykazań. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Czci ojca swego i matkę. Jeszcze jedno wymienił. Zauważyliście? Nie oszukuj. Znacie takie przykazanie? Według Marka Pan już powiedział jeszcze: nie oszukuj. Nie znajdziemy takiego przykazania w dekalogu. Nie znajdziemy użytej formy w Starym Testamencie, takiej właśnie, nie oszukuj, nigdzie. Może odnosi się to do pożądania. Mateusz i Łukasz nie piszą o tym, o czym pisze
Marek, nie oszukuj. I ten młody człowiek i myślę, że osoby, które były świadkami tej historii, tego dialogu, tej rozmowy, tego człowieka z Jezusem, myślę, że mogli być zaskoczeni odpowiedzią tego młodego człowieka, bo ten młody człowiek powiedział: nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości. Gdyby to była nieprawda, to Pan Jezus by mu powiedział, przecież, że kłamiesz. Co to znaczy przestrzegał od swojej młodości? Od ceremonii bar mitzwa w wieku 13 lat, kiedy chłopiec stawał się mężczyzną i zaczynał być odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, ten człowiek spełniał wszystkie religijne wymagania swojej kultury. Apostoł Paweł także czuł, że spełniał wszystkie religijne wymagania. Pamiętacie? Dzieje apostolskie, 23 rozdział, list do Filipian, 3 rozdział. Ten człowiek był przekonany, że jest bez zarzutu wobec Boga. Chciał tylko potwierdzenia, przychodząc do Jezusa. Może chciał się pokazać, może... chciał zabłysnąć przed innymi i usłyszeć słowa: niczego ci nie brakuje. Wiecie, i Pan Jezus spojrzał na niego i tylko Marek napisał z miłością. Pan Jezus spojrzał na niego z miłością. Pan Jezus patrzył na ludzi z miłością. Ale nie obniżył dla tego człowieka standardów Królestwa Bożego. Spojrzał na niego z miłością i powiedział: jednego ci brakuje. Jednego ci brakuje. Pan Jezus znał jego życie i widział jego serce. Pan Jezus, kiedy rozmawiał z osobami, które do niego przychodziły, albo jeśli dowiadywał się o kimś, to on wiedział, on rozpoznawał stopień bliskości albo oddalenia człowieka od Boga, od Bożego Królestwa. Pan Jezus wiedział i wie dzisiaj również, obecny tutaj pośród nas w Duchu Świętym, jaki jest stopień bliskości twojej i mojej albo niebliskości z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. On doskonale wiedział. Dlatego powiedział: jednego ci brakuje. I ten stopień bliskości, jak myślał ten młody, bogaty faryzeusz, nie zależał od wypełnienia prawa mojżeszowego ani tożsamości rasowej, tylko osobistej wiary w Jezusa. Osobistej wiary w Jezusa. I ten młody człowiek przyszedł we właściwym czasie do właściwego człowieka, zadał właściwe pytanie . Ale otrzymał odpowiedź, której się nie spodziewał, której nie oczekiwał, wręcz nie chciał. I był niezdolny do podjęcia decydującego kroku. Ale Pan Jezus ani dla niego, ani dla nikogo innego nie obniżał nigdy i nie obniża standardów Królestwa Bożego. Znał priorytety tego człowieka, tym priorytetem było bogactwo. Oczywiście powinniśmy być uczciwi, pokorni, szczerzy zawsze, również w tej historii. Pan Jezus nie mówi, że każdy, kto ma majątności, kto posiada więcej od drugiego, jest zły, że wszyscy musimy być biedni, że mamy zostawić wszystko, co mamy, żeby go naśladować i żebrać na ulicy albo i mieszkać pod mostem. Nie, Pan Jezus mówi: kiedy jesteś moim dzieckiem i zaczynasz mnie naśladować, a więc żyć w taki sposób, jak ja żyłem i jak chcę, żebyś ty żył, musisz zmienić priorytety i autorytety w swoim życiu. A więc to, co do tej pory jeszcze było dla ciebie najważniejsze, najpiękniejsze, najwspanialsze, już takim być nie może, ponieważ najważniejszy jest kto? Najważniejszy jest Bóg.
Królestwie Bożym najważniejszy jest Bóg, najważniejszy jest Jezus, najważniejszy jest Duch Święty. Posiadanie rzeczy samo w sobie nie jest złe, bo przecież Pan Jezus powiedział: rozdaj wszystko, co masz ubogim. Tak by powiedział: spal to wszystko, tak? Nie, Pan Jezus powiedział: wszystko, co masz, rozdaj ubogim, rozdaj potrzebującym. A będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. Krótko mówiąc, duchowa więź pomiędzy człowiekiem a Bogiem musi być większa niż więź człowieka, niż większa i ważniejsza od więzi fizycznych, bogactwa, sławy, pracy, rodziny, posiadłości, a nawet samego życia. Raz jeszcze powtórzę. Duchowa więź pomiędzy Bogiem a człowiekiem musi być ważniejsza od więzi fizycznych. No i kiedy to wszystko ten młody człowiek usłyszał, to co się stało? Mamy to w różnych tłumaczeniach przedstawione. Na przykład on spochmurniał. Są jeszcze inne tłumaczenia. Zasmucił się. Tak czy owak, można rozumieć to w dwojaki sposób. Szok i zaskoczenie po pierwsze, a więc to było dla niego szokujące, co usłyszał. I było to zaskoczeniem wielkim. Lub był to smutek wyrażony przez ponurą lub pochmurną minę. Zresztą obydwie te możliwości pasują do kontekstu. Odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majętności. No właśnie, i wracam do tego, że potrzeba naprawdę dużo pokory, uczciwości, żeby się zmierzyć z tymi wszystkimi tematami, o których mówił Pan Jezus, jak również, żeby zmierzyć się dzisiaj z tym tematem religijność kontra naśladowanie Chrystusa. Podsumowując tą historię, chciałbym, abyście wsłuchali się teraz w to, co chcę na koniec powiedzieć, bo uważam to, że jest to również bardzo ważne i z autopsji, z własnego doświadczenia wiem, że pewne rzeczy właśnie tak działają, a nie inaczej. Człowiek religijny polega na sobie, bo chce zasłużyć na zbawienie. A człowiek, który naśladuje Jezusa, polega na Bogu, bo wie, że nie zasłużył na zbawienie. Amen. Jeśli się zgadzacie, to powiedzcie amen, ale jeśli się nie zgadzacie, to nie mówcie. Człowiek religijny szuka potwierdzenia, że odziedziczy życie wieczne, a człowiek naśladujący Jezusa ma potwierdzenie, że odziedziczy życie wieczne. Amen? Człowiek religijny porównuje się do innych ludzi, a człowiek naśladujący Chrystusa porównuje się do Boga, do Jezusa. Człowiek religijny skupia się na żądaniach Jezusa, a człowiek naśladujący Jezusa skupia się na zaszczycie dołączenia do grupy Jego uczniów, apostołów. Człowiek religijny, gdy upadnie duchowo, boi się, że Bóg go odrzuci. Człowiek naśladujący Jezusa, gdy upadnie duchowo, ma wiarę i nadzieję, że Bóg przyjmie go z powrotem. Amen. No właśnie, i teraz zadaję trudne, bezpośrednie pytanie do ciebie i do mnie. To pytanie jest również dla mnie. Czy jestem człowiekiem religijnym, czy naśladującym Chrystusa? A może trochę tego i trochę drugiego? W takim razie, czego więcej? Którym bardziej i którym więcej jestem człowiekiem? Bardziej religijnym i naśladującym Chrystusa, czy trochę religijnym i bardziej naśladującym Chrystusa. I takie wyzwanie zostawiam wam teraz, na koniec tego kazania. Za chwilę zaśpiewamy, mam nadzieję, pieśń. I będzie wyzwanie do modlitwy i takie wyzwanie daję wam i sobie. Czy masz, siostro, bracie, drogi przyjacielu, który mnie teraz słuchasz, na tyle pokory,
teraz, tu i teraz, by porównać się, porównać swoje życie do tego młodego człowieka, do tego młodego faryzeusza bogatego, o którym mówiłem, który przyszedł do Pana Jezusa. Czy masz na tyle pokory, uczciwości, nie wiem, skromności, sił, odwagi? Czy może uważasz, że jesteś lepszy od Niego, lepsza od Niego? Może uważasz, że jesteś lepszy, lepsza od innych ludzi? Już o tym mówiłem wcześniej. Zawsze będzie ktoś gorszy. Według Ciebie i według mnie. Czytam Boże Słowo. Amen. Bardzo dobrze. Modlę się. Chodzę na wspólne spotkania, nabożeństwa. Służę Bogu, pomagam innym. A ci inni ludzie tam, to szkoda w ogóle mówić o nich. Ja jestem dobry, a oni są źli. Przecież oni są źli. Ten świat jest zły, niedobry. Ja jestem dobry. Powiedzcie mi, czy naprawdę można tak myśleć o sobie? Że jestem dobry, a ktoś jest zły? Że jestem lepszy, a ktoś jest gorszy? Przed Bogiem? Nawet w kontekście tego, co powiedział Pan Jezus, nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. No to jak to będzie, kiedy uczniowie to usłyszeli? To mówią, jakim cudem ktoś wejdzie do życia wiecznego, do żywota wiecznego, skoro jest to takie trudne? A oni tym bardziej się zdumiewali, mówili między sobą, któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. I tak jest z Twoim i moim zbawieniem, z Twoim i moim ratunkiem i tak jest z Bogiem właśnie i z człowiekiem. Człowiek nie może nic zrobić, w tym nic dobrego zrobić, żeby zasłużyć na ratunek i Boże zbawienie. I nikt z nas nie mógł nic zrobić dla siebie samego czy dla kogoś drugiego, żeby zasłużyć przed Bogiem na ratunek i zbawienie. Wszystko, co mogliśmy zrobić, większość z nas, a może nawet wszyscy, jak tu jesteśmy, to zrobiliśmy to, że odpowiedzieliśmy na Boże wezwanie, na pukanie do naszego serca. Odpowiedzieliśmy Mu tak, Panie, chcę być Twoim dzieckiem, chcę być nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Chcę, żeby moje życie się zmieniło, moje priorytety i autorytety. Chcę należeć do Ciebie, chcę mieć cel w życiu. Chcę, żeby moje życie miało sens i chcę kiedyś odziedziczyć życie wieczne. Amen. Czy tego pragniesz? Czy tego naprawdę pragniemy, bracia i siostry? I ostatnie pytanie. Gdyby teraz Jezus spojrzał na ciebie z miłością, tak jak patrzył na tego młodego faryzeusza, który do niego przyszedł, to co by powiedział? Jak myślisz? Co by powiedział? Niczego ci nie brak. A może powiedziałby, czegoś ci brak. Idź i zrób to, co należy z tym zrobić, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Chciałbym, żeby na to pytanie odpowiedział każdy z nas, tego przedpołudnia. Chciałbym was zaprosić do wspólnej modlitwy, do pieśni w tej chwili. A po tej pieśni, niech to ten czas pieśni i uwielbienia teraz będzie też czasem równocześnie chwilą refleksji nad swoim życiem. Zapraszam zespół.